Budowa obwodnicy Puław wkracza w kolejne etapy. Wykonawca przystąpił do włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 12. Jadący z Puław w stronę Radomia napotkają utrudnienia w miejscowości Zarzecze. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo, a prędkość została ograniczona do 40 km na godzinę. Prace prowadzone są także na węźle Bronowice. Powstaje tu wiadukt nad drogą wojewódzką nr 738 Puławy-Kozienice. Około 10 października planujemy przebudowę właśnie na odcinku obiektu WD7 drogi wojewódzkiej 738. Potrwa to zamknięcie też około przynajmniej 6 tygodni. W tym czasie nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku w Bronowicach. W związku z zajęciem połowy jezdni wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy. Zaawansowanie prac, jeśli chodzi o roboty drogowe, wynosi aktualnie około 81%, a na moście głównym około 86%. Warunkiem terminowego zakończenia całej inwestycji jest zgodne z harmonogramem wykonanie robót mostowych. W tej chwili mamy lekkie opóźnienie w stosunku do harmonogramu, z tym, że wykonawca przygotowuje aktualizację harmonogramu i cały czas jesteśmy przekonani, że termin kontraktowy zostanie dotrzymany. Termin kontraktowy upływa w kwietniu 2008 roku, a oddanie do eksploatacji spodziewane jest do końca czerwca.